Halo, może ktoś się obudzi do jasnej cholery. Nie przypinajcie sobie nie swoich orderów. Co wy tu jeszcze spieprzycie, panowie? Jak nam się rozpieprzy wszystko dookoła, bo nie damy rady tych ludzi utrzymać. Ja się pytam słowami Wojciecha Młynarskiego, co wy tu jeszcze spieprzycie, panowie? Dlatego, że mam takie wrażenie, że nie powinno powiedzieć, co wy tu jeszcze spieprzycie, tak jak w piosence, tylko kiedy wy stąd spieprzycie. Ja mam tak dosyć bierności tego, co się dzieje dookoła, bazowaniu jak sępy na przypinaniu sobie orderów za zwykły zryw ludzki. Dostaję szału, jak nasi politycy zbierają za to gratulacje. Obojętnie, mnie obojętnie, jaka to jest partia. Naprawdę mnie to nie interesuje. Nie przypinajcie sobie nie swoich orderów. To jest po pierwsze. A po drugie, zorganizujcie wreszcie centralnie ewidencję tych ludzi i systematyczną pomoc dla tych ludzi. A może ktoś się wybierze do Brukseli i powie, pieniądze poprosimy dla Polski, bo się zatkamy. Te nasze serca będą psu na budę, jak nam się rozpieprzy wszystko dookoła, bo nie damy rady tych ludzi utrzymać, wyżywić. W związku z tym apel, panowie, przestańcie myśleć, co by tu jeszcze spieprzyć. Spieprzajcie stąd albo zajmijcie się ważnymi sprawami, a nie lansem własnym i zbieraniem oklasków za nieswoje czyny. Zróbcie aplikację do rejestracji uchodźców. Jedźcie do Brukseli i krzyczcie pieniądze dla Polski, bo nie będzie kolejnego kraju. Ten zburzony, ten wykończony. Halo, może ktoś się obudzi do jasnej cholery. I bardzo proszę, żeby wziąć sobie do serca, ktokolwiek to usłyszy, poprzeć mnie, a my babcie zakładamy żółto-niebieskie sznurki i piszemy, że babcie są z Ukrainą. My nie jesteśmy z polityką, my jesteśmy z ludźmi, ale chcemy też przetrwać w naszym kraju, bo ta pomoc jest bardzo na rękę Putinowi nasza, ponieważ chce nas osłabić. Nie dajcie Polsce być za słabym na to, co zrobiliśmy zrywem ludzkim. Sznura do Brukseli, panowie! Wypieprzać z wiejskiej samolociki Bruksela. Polska musi dostać pomoc. Nie dostała od was, może dostanie od Unii. Dziękuję bardzo. To by było na tyle mojego apelu. Przepraszam, wyszłam z siebie, stanęłam obok. Trudno, może mnie zamknął. Będziecie mi wysyłać cebulę do więzienia. Jest mi już wszystko jedno. Ale chciałam zakończyć piosenką. Wojciech Młynarski, wspaniały intelekt. Pyta was, co by tu jeszcze spieprzyć, panowie. Szukajcie, na pewno coś się znajdzie. Słów kilka w sprawie grupy facetów chcę tu wygłosić. Lecz zacząć muszę nie od konkretów, a od przeprosin. Skruszę szalenie o przebaczenie, pokornie proszę. Że trochę pieprzny jest felietonik, który wygłoszę. Lecz mam nadzieję, że choć się w słowie tutaj nie pieszczę, to wybaczycie mi to, panowie, raz jeden jeszcze. Otóż faceci wokół się snują, co są już tacy, że czego dotkną, zaraz popsują w domu czy w pracy. Kapią się w sufit, wodzą po gzymsie wzrokiem niemiłym. Na niskich czołach maluje im się straszny wysiłek, bo jedna myśl im chodzi po głowie, którą tak streszczę. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? Co by tu jeszcze? Czasem facetów, żeby mieć spokój, ktoś tam przerzuci. Sprawy, co jest na oko jego popsucia. Już się prężą mózgów szeregi i wzrok się pali. I już widzimy, żeśmy kolegi nie doceniali. A oni myślą w ciszy domowej lub w mózgu w treście. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? Co by tu jeszcze?
lecz choć im wszystko jak z płatka idzie, sprawnie i krótko. Czasem faceci, gdy nikt nie widzi, westchną cichutko. Bo mając tyle twórczych pomysłów, tyle zdolności, boją się, by im wkrótce nie przyszło trwać w bezczynności. A brak wciąż wróżki, która nam powie w widzeniu wieszczy. Jak długo można pieprzyć, panowie? Jak długo jeszcze? Pozwólcie proszę, że do konkretów przejdę na koniec. Z dawna na widok owych facetów świerzbią nas dłonie. Więc nie czekajmy, aż w nas na nowo wzbierze ochota. I tym facetom już dzisiaj zdrowo popędźmy kota. Niech się nie cieszą, niech nie rumienią się z podniecenia. Że tyle jeszcze jest do spieprzenia. Przepraszam bardzo. Sekundę. Przepraszam, bo zaś spieprzyłem mikrofon.